Połączył ich internet. Ta znajomość rozwijała się na czacie. Potem on zaprosił ją na pierwszą kolację, na którą sam nie przyszedł. Spotkali się więc na śniadanie. A teraz już od 8 lat są małżeństwem i właśnie o ich miłości i niesamowitej historii rodziny porozmawiam z Moniką i Robertem Janowskimi. Moi drodzy Państwo Janowscy, Wasza historia poznania to jest materiał na dobry scenariusz komedii romantycznej. Tak. To może zróbmy. Jestem cała na tak, myślę, że oglądałaby to cała Polska. Robert zaprasza wcześniej nigdy niewidzianą kobietę na pierwszą randkę. Na tej Światło randce... dzienne. Poczekaj, na tej randce się nie pojawia. Tak. A ty wygadałaś wszystko? Tak. Potem cię zaprasza drugi raz na śniadanie. Tak. Ty pełna obaw, ale decydujesz się. No ale... Chociaż dziwny ten gość, że nie przyszedł na pierwszą. No dziwny, ale miał piękny powód. Alibi miałem? Tak, co bo było? To była Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, właśnie finał. No, czyli jest... wybaczyłaś. Tak. Od razu na wstępie. To wybaczyłam. Na śniadania w światło dzienne na pierwszą randkę 40-letniej kobiety nie mogę wybaczyć do dzisiaj. Miałeś 36. No, około 40. Ale to jest różnica, 36 a 40. Z twoją urodą Monika w ogóle bym się tym nie przejmowała. Nie miała pretensje do mnie, że o 10 rano się kobiety nie zaprasza w biały dzień, wiesz, no znaczy bo, światło dzienne. No bo wiesz, jak jest kolacja, to można sobie się pokręcić tak jak dzisiaj, wiesz, mogłabym się zrobić. Ale o 10 rano? No to też byś wyglądała na szalone. Wiesz, moja przyjaciółka, jak się dowiedziała, że idę o 10 rano, to mi w nocy wysłała link Botox 24H. Cudowna przyjaciółka, widzisz? To jest właśnie przyjaciółka. Rani, nie potrzebujesz takich rzeczy. No, no ale, no, no, ale słuchajcie. Czemu wygadałaś? No jak to dlaczego? To są intymne takie rzeczy. Nie, no jak? Po czym dochodzi do tego pierwszego spotkania, na którym Robert tyle gada, że nie daje ci dojść do słowa. Z nerwów, ze stresu. Tak, tak. Ale mimo to ty po prostu patrzysz na niego, myślisz sobie, no nie, no to jest ten facet. Nie, odwrotnie. Odwrotnie. On na ciebie patrzy. Tak. Nie. Ja mówię, to jest ta kobieta. Tak, tak. Ja na ciebie patrzę, mówię, to jest ta kobieta, tak. Mówi, Jezus Maria, a ja jakie nie. Młode, jakie a ja młode. Odwrotnie, ja po prostu byłam przerażona. Ten facet gadał w cały świat. Ale znowu mu wybaczyłaś. Tak, tak w ogóle, I tak jest ja do nie dzisiaj. Wiem co. I tak jest do dzisiaj. Ja byłam na chwilę w Polsce, bo ja mieszkałam ponad 15 lat w Ameryce. Mhm. Przyjechałam na chwilę na święta i na premierę filmu. I to jest jakieś takie wytłumaczenie, że może... Że może ja mu tak wybaczałam, bo mi się nudziło, no co ja będę, no... Miałam... Pomyślałaś, że jesteś tu tylko na chwilę, Na chwilę, więc... tak. W styczniu miałam lecieć do Stanów. Mhm. No to do tego stycznia jakoś ten czas sobie zagospodarować. Miałeś być zabawką na moment. Tak? To teraz mi to mówisz? Ale się wysypałaś. Ale patrz, jak się ułożyło, im dłużej jesteśmy małżeństwem, tym role się zamieniły, to teraz ja coraz mniej mówię, wiesz? Mm. Tak. A Monika coraz więcej złapa odwagi. Cały czas. Wiatru w żagle. Ja, naprawdę. Ale to może ty dmuchasz w tej żagle? Staram się dmuchać. O Jezus! Mówiłam, że przejdziemy do tego. No, proszę bardzo. A pan mówi, że cię przytuliłem na pierwszej randce? Nie. Na pierwszej randce po jajecznicy? Że to był styczeń jakoś, tak zimno było, więc elegancko, wiesz, płaszczyk podałem. I podając ten płaszcz, szybko tam. Tak, a ja w takiej pozycji, rozumiesz? W takiej pozycji zamarłam po prostu. A ona nie dotyka mnie. Bo myśmy się poznali na Facebooku, wiesz o tym, tak? No wiem, tak. Że to jest internetowa znajomość. Tak, czyli jesteśmy ofiarami nowej technologii. Ale ja słyszałam, że te swoje pierwsze wiadomości, które zostały między wami wymienione, ty masz zachowane. Tak. Z jednego powodu, że wszyscy chcą mi wmówić, cała rodzina. Że mnie zerwałaś. Tak. A to było odwrotnie. Czyli nie było odwrotnie. Mam zachowane wiadomości. Pierwszy SMS przyszedł od ciebie, nie ode mnie. O treści? O treści, dzień dobry pani Moniko, wszystkiego najlepszego z okazji Nowego Roku. A poczekaj, do obcej kobiety napisałaś nagle taką wiadomość na Facebooku? Tak. No bo... Nie. Napisałaś mi wszystkiego najlepszego w Nowym Roku. Ja mówię, kto to mi napisał? O, jaka fajna dziewczyna. No i powiedziałem, że też wszystkiego najlepszego. Nie, ja wróciłam z Sylwestra i po prostu chciałam się dobić. Nie dogadamy się. Dobić się chciałam. I nie poszłam spać, tylko otworzyłam jeszcze komputer, jeszcze się dobijałam przed tym komputerem. I... Ale do kogo ty się dobijałaś? Nie, dobijałam siebie. Sama siebie dobijałam. Ja do kogo się dobiłaś? I wyświetlił mi się Janowski Robert jako nasz wspólny tam z kimś znajomy po prostu. I kliknęłam...
add friend zamiast C-profile, no bo ja mam ten amerykański komputer, więc jak już kliknęłam, tak to już zostawiłam po prostu. Jak się obudziłam następnego dnia, to przyjąłeś mnie łaskawie. To może nie była pomyłka, tylko przeznaczenie. Tak, moim zdaniem. Czyli tego się trzymałaś. Tego się trzymajmy. Tak. No bo już jesteśmy razem. Dobra, 10 lat, więc chyba to o czymś świadczy. Ale mi się nie zgadza coś jeszcze tutaj. Na pierwszą randkę, na której nie przyszedłem, zgadza się. Na drugą randkę to były śniadanie, a na trzeciej randce kazałem ci narty odebrać. Przepraszam? Od ostrzenia. Nie kazałem, poprosiłem. Aha. Tak, to było tak. Umówiliśmy się na randkę. Dobrze, wiesz co, to po drodze weźmyś mi odebrała narty, bo tam ostrzą. Bezpośredni jest. To trochę tak inaczej byś miał ten SMS, ale jesteśmy na wizji. Jakże. No dobra, wszystko jedno i ona tam biedna, to się spóźniła chyba 10 czy 15, przepraszam cię. I ona tak stoi na rogu gdzieś tam z tymi nartami. Poznałeś ją po nartami, rozumiesz? Jak... Kochana jesteś naprawdę, dziękuję ci za te narty. Słuchajcie, musimy trochę powiedzieć o tym takim tle waszego poznania, bo jesteście małżeństwem od, teraz będzie 8 lat? 10? 8. I tak, no ty poznałaś Roberta, kiedy... Byłaś co? W okolicach 40. 40. Tak. Już byłaś po jednym ślubie, ale tym samym po jednym rozwodzie. Tak. Robert, ty jak poznałeś Monikę, już byłeś po 50. Po dwóch ślubach i po dwóch rozwodach. I po 50. 49. A, czyli tuż przed. Słuchajcie, mieliście bagaż doświadczeń za sobą. Ciekawa jestem, czy z takim bagażem łatwo się wchodzi w nową relację, czy raczej on tak obciąża, trochę podcina skrzydła, trochę zniechęca, jak było w waszym przypadku. Wiesz co, ja nie jestem samotnikiem. Nie umiem żyć w samotności, nie umiałbym. Męczę się, źle mi jest z tym. Pewnie popadałbym szybko w jakieś nałogi, uzależnienia, był sam. Więc jak zobaczyłem uśmiechniętą dziewczynę w internecie, obejrzałem wszystkie zdjęcia, mówię, kurczę, w ogóle ona nie ma żadnej skwaszonej miny, nigdy na żadnym. Przecież różnie jest, no, ale wiem, że się wrzuca też te pozytywne, no ale już nieważne, wtedy o tym nie myślałem. Wtedy pomyślałem, że jest bardzo otwarta, wesoła, spontaniczna, na pewno taka jest osoba ona. Czyli się nie pomyliłeś, tak? Czyli nie pomyliłem się. Czujesz, coś takiego się czuje. Poza tym wiadomo, że nie ma takiego spontanu, jak się ma 19 lat i zakochałeś się w Basi, w liceum, w czwartej klasie i jest jakieś szaleństwo młodzieńcze. Ale głębiej chyba to sięga. Wiesz, ta emocja taka dojrzała sięga głębiej, bo ja od razu wiedziałem, że gdybym był żaglówką, to już mam swoją przystań, nie na zawsze. Swoją marinę. To przepraszam cię za wyrażenie. Ale no, to jest takie myślenie, że to już jest poważna sprawa, że już chcę się na ławeczce siedzieć na emeryturze w parku i razem z nią. Nie, że to jest przystanek kolejny. Już mnie nie interesują takie doświadczenia na trochę, na jakieś krótkie znajomości. Ja nie jestem typem flirtowego go faceta, który tam po prostu poznaje dużo kobiet i sobie szuka albo czegoś, nie wiadomo czego. Ale czy ty, zanim poznałeś Monikę, siedząc sobie chwilowo samotnie w domu, w fotelu, myślałeś o tym, że chciałbyś jeszcze się zakochać, czy myślałeś o tym, chcę jeszcze raz wziąć ślub? Nie no, że chciałbym się zakochać. Ze ślubem to nie było tak od razu. No właśnie. Tu było ciśnienie ze ślubem, to raczej od Monisi. No Monisia, opowiadaj. Czyli tak, na pierwszej randce za dużo gadał, wrażenia najlepszego nie zrobił. Tak. Ale czym ostatecznie cię ujął, powiedz? Wrócę do tego, co pytałaś. Nie, odpowiedz na pytanie. Nie mów co, no wrócę do tego, czy pytałaś, czy bagaże mają, nasze bagaże, tak, doświadczenia, czy mają wpływ. Jak wzięłam Roberta w pakiecie z dwójką dzieci, więc jakbym miała 20 lat, nie udźwignęłabym tego na 100%. Ale też gdybyśmy mieli po 20 lat, nie byłoby pakietu dwójki dzieci. Byłoby łatwiej. Tak, byłoby łatwiej, ale myślę, że wiek działa na naszą korzyść, bo to już tak nie szarpie, naprawdę my się już nie kłócimy. Jeżeli się sprzeczamy, to jakieś tam bzdury, ale nic co by... No większość ludzi się przecież kłóciło bzdury, tak, się rozwodzą. No nie ma jakichś takich wielkich taki afer. Wielkich afer, tak, tu, że rozstajemy się, czy nie, czy to już... Bez szarpaniny. Bez szarpaniny, już nam bywają, się nie chce. Bywają, takie bywają, no. Remont mieliśmy przecież. Remont potrafi ludzi wykończyć.
Prędzej wykończysz siebie niż mieszkanie. Przy zdradach i przy remontach domu. To są najwięcej rozwodów, jest naprawdę. Ja absolutnie to wierzę, jestem podczas remontu, mnie nie musi przekonywać. Remont masakra. Tak, no ale dobra, już jesteśmy po, daliśmy radę. No nie przypominajmy sobie tego. Ale co mnie ujęło? No, tak, co cię właśnie ujęło, Monika? Kurde, nie wiem, bo to jest całokształt, wiesz o co chodzi. Ja w takim wieku już jak się jest, to przede wszystkim pomyślałam sobie, że jeżeli ten facet wychowuje dwie dziewczyny, 11 i 13 lat, no to musi być dobrym człowiekiem. Więc pomyślałam sobie, że jeżeli on daje radę tak sam z dwójką dzieci... Nie dawałem rady. No, później to się dowiedziałam, że nie dawałeś. I my naprawdę bardzo szybko przeszliśmy do życia takiego szybkiego. Ja wróciłam do Stanów i tylko w sumie po to, żeby się przepakować i wrócić od razu do Roberta. Oh my God. Wprowadziłam się do Roberta i od rana następnego dnia już było jedna do podstawówki, druga do gimnazjum, trzecia na angielski, czwarta na śpiew, piąta na gitarę, szósta na pianino, więc jak ja... Bardzo romantycznie. Po takim tacie, słuchaj, ten śpiew, mieliśmy gitarę, pianino musisz wybaczyć. My dopiero zaczęliśmy randkować po 5 latach, jak dziewczyny wyszły z domu. I chyba też z tego powodu sobie zrobiliśmy odnowienie ślubów. Pojechaliśmy wreszcie na wycieczkę, na miesiąc miodowy. Wreszcie się zaczęło tak, jak powinno być, rozumiesz, że kwiaty, kolacje, przyświeca. To samo było, tylko z leciutkiem opóźnieniem. Powiedzcie mi, po jakim czasie od poznania wzięliście ślub? Półtora roku. No dobra, to powiedzmy sobie troszkę o tej ceremonii. Kto był odpowiedzialny za przygotowania? Ja. Ja? Naprawdę? Kto był? Ja. On był? Nie? Najdroższy nie wiem. No ja wiem, czy... Wiesz, facet nie pewne... Sama organizacja wesela, wszystkich te rzeczy, to jeździłem tam, to wszystko wiadomo, że to mężczyzna robi, no. Natomiast to, że wybieramy razem miejsce, gdzie chcemy zaprosić gości, chcemy to uczcić w odpowiedni sposób, no to decyzja jest wspólna oczywiście. Ale jak się, wiesz, jak się robi w knajpce gdzieś albo w jakimś takim miejscu, no to jest łatwiej trochę, umówmy się, naprawdę jest łatwiej, bo ja pochodzę ze wsi, więc ja pamiętam te wesela, wiesz, w remizach, gdzie te wszystkie mamy, kobitki, babcie, to wszystko było... Trzeba było samemu ugotować, upiec ciasta i zabawa taka. Przez trzy dni. Przez trzy dni, tak. A jak było u was? To wesele było takie bardziej w stylu polskim, czy może z nutką Ameryki? Nie. Polskie? Polskie. Polskie, rosło schabowe i takie, ale w fajnym miejscu, bo wzięliśmy ślub w Kazimierzu. Wesele było w Janowcu, po drugiej stronie Wisły. Lało przez cały tydzień. Tak, lało przez cały tydzień. W ogóle zimnica nie jak we wrześniu, tylko jak w listopadzie. W nasz dzień po prostu, nie wiem, 26 chyba stopni i na drugi dzień od nowa ulewa. Więc tylko ten jeden dzień nam zaświeciło tak słoneczko, tak dosłownie. Czy były jakieś wpadki podczas tego ślubu czy wesela? Oczywiście, że były. Znaczy, no same tu organizacyjnie nie. Natomiast ten hotelik tam, gdzie to wynajęliśmy, to wychodziło się na taras w tym hotelu, to zewsząd dookoła jest las, wiesz. I połazili różni ludzie na te drzewa, bidulki. Wiesz co, tam, i robili wam zdjęcia, żeby potem była sensacja jakaś w mediach. No Jezu, chłopaki, no po co to już? Ale... No. Bo wy staraliście się zrobić tę imprezę dosyć kameralną, taką rodzinną. Bardzo 60 osób było, tak. Ale 60 osób, to mały dosyć wesele. Normalnie. Nie staraliśmy się ani bardzo się zamknąć, ani też bardzo się otworzyć, po prostu normalnie. Więc gdyby ktoś pewnie nam wcześniej powiedział, że będzie, żebyśmy się jakoś ładnie ustawili. A tak to ja ze swojego ślubu naprawdę mam tylko jak jaram na balkonie, rozumiesz? No, faktycznie nie najciekawiej. Bez sensu. Tak bym się uśmiechnęła, prawda? No właśnie. Powiedzcie mi jeszcze proszę o swoje... A to jedyna wpadka? Nie, mój zespół, wiesz, było fajnie tam. No ale to nie wpadek, nie pod kątem wpadki. To nie wpadki, czyli to są fajne rzeczy. Dobra, teraz przechodzimy do fajnych rzeczy. Czyli śpiewałeś dla Moniki. Tak, specjalnie piosenkę z Kurczak Mały, wiesz? Z takiego serialu animowanego. To jest przepiękna piosenka o miłości. Więc tak było. A w kościele jeszcze mi dziewczyny zaśpiewały. A z metra. To był naprawdę piękny bal. Tak.
Ja w sukience jak we mgle. To jest jej ulubiona piosenka z metra. Z metra, tak. Moje koleżanki jeszcze też z metra i koleżanki z programu muzycznego zaśpiewały te na trzy głosy. Pięknie było, naprawdę było super. No właśnie chciałam zapytać, czy wy byliście wzruszeni tego dnia? Czy dopadły was takie naprawdę głębokie emocje, taka prawda? Znaczy ja uważam w dalszym ciągu, że to był naprawdę jeden z najpiękniejszych dni mojego życia. Ja cisnęłam na ślub, ja jestem z tych ślubnych po prostu. I dobra, feministki mnie teraz zeżrą i zjedzą nie i wiadomo. Wyplują, ale uważam, że jak mówią dziewczyny, że nie, tam biała suknia się nie liczy, że papierek się nie liczy. Kłamią! Liczy się! Liczy się! Każda babka chce wyglądać jak księżniczka, moim zdaniem oczywiście, ja się tego trzymam, więc... I wziąć piękny ślub. I wziąć piękny ślub, więc bardziej mi chodziło o ten dzień niż o jakiś tam faktycznie papier, ale no to się łączy jedno z drugim, no jak jest ślub, no to już jest jakiś commitment taki, można tak powiedzieć. Nie, no to się całe życie czeka. Na ten moment, nie tylko kobiety, faceci też, no, tylko nie przyznają się do tego, że kiedy to nastąpi, kto będzie tam po drugiej stronie obok, jeszcze jest taki moment, że tego nie wiesz, że to będzie pewnie niezwykłe, Boże, że szkoda, że tylko raz, więc jak już ta data przychodzi, to chce się zrobić wszystko, żeby to było niezwykłe, bo to nie można tego powtórzyć, że to jest jednorazowa sprawa, więc jakby no nie zepsujmy tego oboje, żeby nam sprzyjał też los, żeby szczęście, żeby się wszystko jakoś fajnie udało, bo innych wspomnień nie będzie, tylko chcielibyśmy, znaczy każdy później chce, wiesz, był no, jak oczywiście są wspomnienia z całego życia, wiadomo, ale jak myślisz sobie o tym dniu, no to wiesz, dziewczynki mi wniosły welon, kurde, no byłam już tak połowę szczuplejsza. No. Wyglądałam po prostu, wyglądałam, kurde, no taka szprycha, że... Wyglądaliście bardzo, bardzo elegancko, też bardzo klasycznie. Tak. Ale ja słyszałam, że Robert pomagał ci w wyborze twojej kreacji. Jeśli szukasz sukni ślubnej, sukni wieczorowej albo garniturów dla panów, koniecznie odwiedź mój ślubny Concept Store. Znajdziesz tam dosłownie wszystko, czego będziesz potrzebować w dniu ślubu. Zadzwoń i umów się na wizytę jeszcze dziś. Tak. Raz poszliśmy... Dlaczego ci już pomagał? Wiesz, widzę w oczach, że ty już wiesz. Ja jestem pilnowała. Tu proszę bardzo, wszystko tu... Jesteś trochę sroka, trochę papuga. Tak, coś nieokreślona taka sroka jestem i jakby poszła sama kolorowy wybierać... Tak, Monia jest kolorowy ptak. Jakbym poszła wybierać suknię ślubną na 100%. Mhm. Na 100% byłaby cała w cekinach tu. Mhm. Tu by szło... wiesz co tu by szło? Na tiule na bogato. Mhm. Tu by główki szły. O mój Boże. Czyli pełen pakiet. Tak. Wszystko co dają. I poszłam przymierzać, wzięłam tylko Robercika, żebym przymierzyła sobie, żeby mnie troszeczkę stonował. I jak zaczęłam przymierzać, to widziałam ten wzrok po prostu pod tytułem Wyglądasz jak Beza. Więc tak zaczęłam zdejmować sobie i te warstwy odejmowałaś. Tak, i tak miałam 5 takich sukien, które ewentualnie mogłabym, żeby nie być chodzącym szkłem, kryształem. Mhm. I to było wszystko. Dalej już... Skromno miałeś sukienkę. Tak, ale dalej już była niespodzianka, bo nigdy Robercik nie był pewien, czy ja założę jednak którąś z tych 5, co sobie tam wymyśliłam, czy jednak pójdę, rozumiesz. Czyli jednak ważne było dla ciebie to jego zdanie. Bardzo. Podczas wyborów. Zawsze jest ważne. Mhm. Wiesz co, bo jest też tak śmiesznie, że ja jestem dosyć cierpliwym mężem. Mhm. W sensie zakupowym, że jak idziemy na zakupy, chodzisz idziemy razem, tak. Chodzę godzinami za nią, tam już po 3 godzinach przysiądę na ławeczkę i tak dalej, ale jak trzeba coś zobaczyć, oblukać i wydać opinię, czy zasugerować, to zawsze jestem i w większości przypadków Monia jakby też bierze pod uwagę to co mówię. Ja mam oko większość do rzeczy wybieram te rzeczy, te buty, te. Ja bierze te, które ja wskażę. Tak, aha. My siebie wybieramy nawzajem. Nie wiem dlaczego. Ja mam oko do męskich,
prawda? Tak. Jak gdzieś idziemy, to masz, ja też chcę, tak. Masz. Ja mam do damskich. Masz do damskich. I Robert wchodzi do, tak jakby tutaj przyszedł do ciebie do salonu i powiedział, mierzymy to, mierzymy tę, mierzymy tę. Mhm. Nijak oczywiście mam zawsze skwaszoną minę, bo nie jest to po mojej myśli. Natomiast później się okazuje, że jest okej, okay, że jest naprawdę bardzo okej. Okay. Słuchajcie, o tym, że ta wasza relacja jest trochę szalona, ale też przy tym bardzo romantyczna, świadczyć może to, że wasze zaręczyny odbyły się ile razy? 3. Super, nie? Dlaczego? Dla mnie bomba. Każda by tak chciała. No właśnie, ile ty kasy dostać? Na pierścionki tak. Wydałeś? Brałam wszystkie 3 pierścionki. Dlaczego aż 3 razy? Myślałam, nie wierzyłaś, dlaczego brałaś? Nie, to jest oczywiste. Nie wierzyłaś mu za pierwszym, za drugim. Tak, za pierwszym, za drugim i za trzecim razem wszystko było na tak. I to nie dlatego 3 razy, że ja się nie zgadzałam, a pierścionki brałam. Mhm. Ale tak, za pierwszym razem był taki stres tutaj spowodowany, że koleżka mi zasłabł i na lisa go na włoską ciągnęłam do szpitala. Naprawdę? Tak. Ja miałem arytmię, miewam arytmię, wiesz, sile były, emocje. Ja byłam, tak, miałam wyjść sobie do toalety, ja coś przeczuwałam, wiesz, wracam, myślałam, że chłopak klęczy, a chłopak się za serce trzyma w ogóle pod stołem prawie, no więc to pierścionek do kieszeni i w długą nasz do szpitala. Ja. Drugi raz zatruliśmy się razem. Mogło być tak, że wiesz, niektóre kobiety mogłyby wtedy rzeczywiście no, długą, ale tak na zawsze, nie? Już więcej, a ona wróciła, taki chory, te dzieci, to wszystko, ten syf, tam to co się... Drugi jeszcze, raz... Jeszcze, kurde, chore ma serce, no nie, naprawdę, dziwię ci się. Drugi raz się chłopak zatruł. Też. No, nie, ja nie, trochę, nie tak bardzo, nie? No, zatruł się, po prostu pierścionek w kieszeń i wołoska. Czyli, ale nie, że on chował z powrotem, bo do tych zaręczyn nie dochodziło. Ja tylko... pierścionek w kieszeń. Okej. Okay. Czy chciałaś, żeby... I tak za pierwszym razem, tak. Czyli raz fiknął na serce, uh-huh. Drugi raz fiknął drugi na... Raz, nie, tak właśnie, tutaj za przeproszeniem poszło. Jako ściczkawką te zaręczyny się odbijały. Przejdźmy już dalej. Tak. A trzecie? Było cudownie. Proszę bardzo. Nareszcie było cudownie. Ja bardzo się cieszę, że te dwa razy były, ponieważ ma później, jak najpierw Anielka, a później Tola, czyli Lusieczek, miały dziewczynki 18 lat, to poprzednie zaręczynowe pierścionki dostały ode mnie w prezencie. Właśnie miałam cię zapytać, co robiłaś z tymi pierścionkami, kolekcjonerko. Kitrałam dla dziewczyn i mają teraz obie, chociaż one nie noszą oczywiście tego, ale są... Widzę, że są takie bardzo uważne, że on tam, że on leży w ogóle i w ogóle nie można go tknąć. Zerkają tak trochę... Może dadzą tak, swoim córkom. Może dadzą, chciałabym bardzo. Tak robiłam po to też w sumie, żeby to gdzieś z pokolenia na dalej poszło. To jest fajna tradycja, nie? Że dobrze, że tych pierścionków tyle jest. To... I później zostałam bez pierścioneczka, ja, więc tak jakby te trzecie zaręczyny były wymuszone. Kiedy one się odbyły? 1 stycznia. Nowy rok. Znaczy o 12 w Sylwestra może tak. Czyli w rocznicę, wiesz, bo ja ten, myśmy się też, ten pierwszy klik komputerowy też był 1 stycznia. Pamiętasz, jak braliśmy ślub, pierwszy ślub? Tak. My tylko. A, oczywiście, a zapomniałam. Jaki mieliśmy historia taka. Ślub? Już wiedzieliśmy, że będzie ślub oficjalny, państwowy. I to było lato, był lipiec albo sierpień, nie pamiętam. Kiedy odjadę? Wziąłem łódkę, spodenki i w tych spodenkach miałem ukryty... Pierwszy, nie. Obrączki. Schowałem tam, żeby nie było widać, wiosłuję tu, żeby nie wystawał, bo tu w gaciach, wiesz. Wypłynęliśmy na środek jeziora. Dzień, kochanie, tu przed Bogiem, przed naturą i my przed, tylko my przed samym sobą. Czy chcesz zostać moją żoną? Ona mi, że chce, no to ja z tych gaci te pierścionki. Wzięliśmy sobie ślub sami. Tak. Przed wszechświatem, a dopiero ten później ten był administracyjny i kościelny i te wszystkie czyli rzeczy. Później administracyjny to był drugi i później po 5 latach odnowienie to jest trzeci. Teraz właśnie sobie uświadomiłam, że ta trójka jest w ogóle zarebista. Ale ten pierwszy to był... Ale słuchajcie, to po pierwsze jest bardzo romantyczne, a po drugie to też jest fajne, że mogliście wziąć ślub kościelny. Tak. Pomimo wcześniejszych związków. Tak. To też jest wyjątkowa sytuacja. Tak. Zależało wam na tym, żeby to był właśnie ślub kościelny? Nie zależało. Tak. No to inne sukienki się ubiera do kościelnego, a inne do cywilnego. Tak. Wiesz, o co chodzi. Wiem, o co chodzi.
Chyba tak. Ja nie miałam nigdy kościelnego, miałam tylko cywilnie, więc jakby dla mnie to inaczej nie miałam to przeszkód. Inaczej to się przeżywa? Ten taki ślub zawierany w urzędzie stanu cywilnego w kościele? Naprawdę. Czułaś różnicę? Czułam różnicę, tym bardziej, że myśmy mieli też i kościelny, i cywilny. Ja wiem, że teraz są takie modne konkordatowe, tak. Ale jakoś z jakiejś przyczyny, nie pamiętam nawet jakich, mieliśmy też dwa. I zupełnie inaczej kościelny. Jakaś jest magia w tym. Począwszy od faktycznie tej białej sukni, welonu, ta muzyka, te dzwony kościelne, wiesz, inaczej. Naprawdę w urzędzie stanu cywilnego jest tak bardziej ekonomicznie, wiesz, podpisać po prostu klepnięte i jedziemy dalej. Myśmy nawet nie mieli jakiegoś tam specjalnie imprezy, tylko poszliśmy na obiad później i koniec. Powiedzcie, a kto wpadł na ten pomysł, żeby odnawiać przysięgę małżeńską? Wyjdę tutaj w tym programie jakaś w ogóle. Ale super! No dobrze, ale dlaczego? Jesteś kobietą, że jesteś babą, powiedziałaś. Tak, baba. No, baba. No. Babo, dlaczego tak? Babo. No. Słuchajcie, ślub to jest zajebista sprawa, naprawdę. Ja po prostu nie chciałabym was wszystkich denerwować, ale za 2 lata mamy kolejne odnowienie ślubu. Bo co 5 lat? Co 5 lat. Ale robicie co 5 lat taką większą imprezę? Full. Wypas, 3-dniówka. Nie. Tak, też w Kazimierzu, no. Też było odnowienie. W tym samym hotelu, w którym mieliśmy wesele, była impra. Aha. Od piątku i rozstaliśmy się wszyscy z gośćmi w niedzielę. A czy tak przypadkiem nie było, że ta wasza pierwsza, czyli 5. rocznica była lepszą imprezą niż ta impreza faktycznie dokładnie po tym pierwszym ślubie? Tak. Bo taki chyba wtedy już człowiek ma większy luz. Nie pamiętasz? Pamiętam. Nie pamiętasz tego? Nie, no bardziej sobie pozwoliłem sobie na tej pięcioletce. Super było. Towarzysko było super. Wiesz, ale no to ja rozumiem, co siedzi w głowie Moniki, kobiety, jakby, która dla niej ślub jest czymś wyjątkowym i pamiątką na całe życie i wspomnieniem i czymś bardzo ważnym. Więc jak mamy robić co 5 lat? Proszę bardzo. Zrobię to dla niej, też dla siebie, bo dla mnie to ten ślub na łódce był the best. Najważniejszy. Tak, a potem to już są rzeczy umowne. Umawiamy się, że robimy super, robimy. Mamy fajnych przyjaciół i to wszystko jest, trzymamy się tyle lat razem, więc to miejsce też pokochaliśmy, jest już prawie nasze, co 5 lat przynajmniej, ale jest. Poza tym to też jeszcze jest czas, żeby znowu sobie spojrzeć głęboko w oczy i powiedzieć, patrz, minęło kolejne 5 lat. Wciąż jesteśmy razem, że jest fajnie, że się kochamy, że się szanujemy, że ta emerytura to wcale nie była taka mrzonka i marzenie, że ona prędzej czy później nastąpi i ta ławeczka, o której marzyłem w parku, może się ziści. Bardzo sobie z tego życzył, bo nie chcę mieć już więcej innych ślubów, już wystarczy. Już tylko te rocznice. Ja zresztą tak nigdy nie chciałem być wielokrotnym rozwodnikiem i tym. Tylko tak, wiesz, byłem niedojrzały, więc to tak mi się po prostu przydarzało. Ale ja jestem takim stałe w uczuciach. Jestem jak już, to już. To brzmi dziwnie tak w ustach podwójnego rozwodnika, ale... To brzmi, ale to brzmi wiem, tak, ale że tak byłem... Nie. Ja jestem stałe w uczuciach, tylko one się zmieniały. No nie wiem, no, ale wiesz, co chciałem powiedzieć. Wiem, no, absolutnie wiem, co chciałeś powiedzieć. No. Mój mąż mówi mi dokładnie to samo. No właśnie, no. Powiedzcie mi jeszcze, proszę, tak podsumowując, jak wy już z perspektywy kilku lat małżeństwa oceniacie ten swój związek, to wasze małżeństwo? Ja super. Jakie ono jest? Jakie ono jest? Co tu masz? Widzisz? Dziarę. Dziarę sobie zrobiłam na znak. Jednak są w was nastolatki. Tak. Co tam masz za dziarę? Ja też mam. Nie żartuj. Za co ty myślisz? Tolka szła na dziarę. Gdzie dziarę mogę pokazać? I nas wzięła pod nos. Tu do kamery, patrz. Tu jest napisane... No jak szybko? Harmonia. A właśnie. A tu jest czyli tak, tu schowam i jest... Tu jest Monia. Monia. Tak. A tu jak schowam Monię... To jest hair. To jest włosy. Hair. Nie. Her to jest mój ukochany musical. Ja jestem kipisem w środku. Ja miałem grać Bergera w Nowym Jorku, na Broadwayu. A razem to tworzy harmonia. Więc to są dwie moje najważniejsze rzeczy w życiu w jednym. Ale żeś się kombinował. A to jest... A co tu jest? Rękaw mojej żony. Art. Tak. Anielka, Robert, Tola.
wszystko? Niezła sztuka. O sobie zapomniała, wiesz? Nie, o sobie napisała art, niezła sztuka. Może tak. Tak. Wszystko tu się zgadza, bo i dziewczyny są artystkami. Więc mamy rękawy. I tak. Czyli wasz związek tak zaczął się trochę na opak. Mhm. Zaczęliście od tego, że byliście rodziną, a teraz jesteście parą. Tak, tak jest, dokładnie, tak. No to tak słuchajcie, jest. Ja wam życzę, żeby w tym waszym nowym życiu jako para była masa miłości, masa energii, tej dynamiki, wszystkiego dobrego, czego wam trzeba. No i czego? No więcej słońca. Tak. Dziękuję. I tego zewnętrznego. Podczas jazdy motorem. Tak. Ach, to jest uczucie, słuchaj. Jeździłaś kiedyś? Jeździłam, znaczy jako... Czyli to wiesz, w sensie tak, to już wiesz, co to jest. Ale wiesz co, ja się trochę boję. Wspaniale. Ja się trochę boję. Jesteśmy, Robert jest harlejowcem, czyli nie tam, to jest inny motor, to jest inna filozofia jeżdżenia. To jest właśnie ten wiatr we włosach i poczucie wolności, takiego czegoś wspaniałego. Takiego. Widziałam mój strój do motoru. Jest sexy? No, w każdym razie bardzo. No jest, motocykliści wszystko wyglądają. Wszystko tam, ćwieki, bardzo. Rozumiesz o co chodzi, ćwieki, orły. No, już dobrze. Ale kobiety wyglądają wspaniale na motocyklu. No to moi drodzy, jak najwięcej pięknych chwil na tym motocyklu z wiatrem we włosach. Czego i Państwu życzymy wszystkim. Kochajcie się, mimo że to nie jest takie proste, ale możliwe. Jezus Maria, aż by się chciało mieć ślub jeszcze raz. Tak. A ja z tamtej strony? Tak, zapraszamy. Dobrze. Ale czad. Dziękuję. Och, ty w życiu. Proszę Państwa, nie ma żartów. Co to jest? Ja, to jest nasz ulubiony samochód, nie wierzę. Mój ulubiony. Zajebisty jest. Płynie jak masełko, co? Nie płynie, jeszcze mnie ruszyliśmy. Ja się, jeszcze raz jadę takim samochodem, taką limuzyną. Chociaż. Czuję trochę, jakbyśmy jechali do ślubu. Poprosimy Izę na następny. A czemu myśmy jechali? Nie mówiliśmy o tym, nie rozmawialiśmy. O wielu rzeczach. Myśmy sami się wieźli. Ach, no nie Piotrek nas jest, mój brat. Tak, kuzyn. Ale takim autkiem, takim normalnym, jak każda moim prywatnym. Twoim. A na odnowienie jechaliśmy, ty prowadziłeś. Ja się zastanawiam tylko, czy, nie wiem, czy takie rzeczy, na przykład wiesz, no, o tym jeziorku, żeśmy brali ślub przed Bogiem, właściwie przed samym sobą. Nie, nie wiem, tylko przed Bogiem. To nie jest za bardzo intymne, co żeśmy tam nagadali niektóre, co? Mnie się miło wspominało to. Nie wiem, akurat uważam, że fajnymi i dobrymi rzeczami trzeba się dzielić. To dużo jest zła. Wiesz co, jakby się wszyscy, niech się wszyscy kochają, jakby się wszyscy odnawiali co jakiś czas, to by było fajniej na świecie, myślę. Dla mnie. A były emocje, szczerze mówiąc. Ja się w ogóle nie spodziewałem, że to... Że się wkręcimy tak w tą rozmowę? Rozmowę? To w sumie tak było bardzo naturalnie, nie? Jakby, tak. To tak, ale nie, że to tak w środku wygląda. To nie jest salon tam, mówię, Boże. Że duży? Nie no, ale jak wspaniały. No ekstra, ja się czuję. Że miejsca nie widziałem. Jakbym wychodziła za mąż jeszcze raz, znaczy będę wychodziła tak za mąż za 2 lata, za ciebie znów, ale już nie w sukni, ale jakbym wychodziła to tutaj, po prostu jak w domu. Nie. No fajnie, świat, naprawdę. Twoja firma szyje suknie ślubne, garnitury, suknie wizytowe, a może produkuje Ci piękną bieliznę czy biżuterię? Jeśli tak, zostań biznesowym partnerem Izabeli Janachowskiej i zagraj z nami w pierwszej lidze. Nie ma znaczenia, czy masz małą czy dużą firmę. Nie musisz otwierać sklepu internetowego. Poprzez moją platformę Wedding Dream Shop możesz zacząć sprzedawać swoje artykuły w internecie. Od zaraz.
napisz do nas na adres biuro@weddingdream.com. Jeśli spodobał Ci się ten odcinek i masz ochotę na więcej, sprawdź moje wcześniejsze materiały i koniecznie zasubskrybuj mój kanał. Wtedy nie ominą Cię żadne nowości. Do zobaczenia za tydzień!